Najbardziej skuteczny aliancki sabotażysta II wojny światowej. Bohater Polski i Grecji. To wielki Polak, wielki patriota, sportowiec, który zadał ciężkie straty wojskom III Rzeszy, został ogłoszony jednym z największych, jeśli nie największym, najskuteczniejszym dywersantem II wojny światowej. Jerzy Iwanow-Szajnowicz, polski bohater greckiego ruchu oporu. Jerzy Iwanow-Szajnowicz to prawdopodobnie najbardziej skuteczny aliancki dywersant w czasie II wojny światowej, który przyczynił się do niemieckiej porażki w Afryce. Dzięki matce Polce, ojcu Rosjaninowi, ojczymowi Grekowi, już z domu rodzinnego wyniósł znajomość trzech języków. Największa pasja Jerzego Iwanow-Szajnowicza w czasach młodości to był sport. Grał w zespole piłki nożnej, piłki ręcznej, ale przede wszystkim znakomicie pływał. Już w okresie początków II wojny światowej angażował się w repatriację Polaków z rejonu południa Europy, z rejonu Grecji. Najpierw wojsko polskie stacjonujące w Palestynie, a później również Anglicy postanowili wykorzystać jego niesłychane zdolności i umiejętności właśnie w pracy wywiadowczej. Prowadził wielkie operacje na terenie Grecji, zatrzymując ofensywy niemieckie na froncie afrykańskim. Grecja jest ważnym elementem do przerzutu wojsk i przerzutu materiałów wojennych na rzecz armii niemieckich i armii włoskich w Afryce Północnej. Tam znajduje się taki ważny port w Bengazji. Dostarcza ważnych informacji właśnie dotyczących linii komunikacyjnych, a więc Ateny-Bengazji, Ateny-Tobruk. To są naprawdę linie, które dla żywotności armii niemieckiej są strasznie ważne. Trzeba je przeciąć, to pozwoli zwyciężyć w Afryce Północnej. Dostarcza tak dokładnych informacji, że flota brytyjska czy lotnictwo brytyjskie potrafi na morzu namierzyć konwoje czy statki osi i je niszczyć. Sam praktycznie własnoręcznie przy wsparciu swojej grupy zniszczył wiele okrętów hitlerowców i ich sprzymierzeńców. Kilka pociągów z zaopatrzeniem niemieckim i około 400 samolotów Luftwaffe, które miały wspierać oddziały Afrika Korps w decydujących bitwach o Afrykę Północną. Prowadzi sabotaż mający na celu uszkadzanie silników lotniczych. Nie nadają się do użytku po pewnym czasie, więc jest to ważna operacja, już tym bardziej sabotażowa. Przez co przyczynił się wydatnie do fiaska misji wojskowej feldmarszałka Rommela. Działalność Jerzego i jego grupy była tak dotkliwa dla Niemców w Grecji, że wyznaczono za niego dość wysoką nagrodę. Grecja była praktycznie usłana listami gończymi za Jerzym Iwanowem-Szajnowiczem. Złapano go po raz pierwszy w 1941 roku, ale znakomicie wysportowany Iwanow-Szajnowicz uciekł z transportu do więzienia. Po raz drugi został schwytany na jednej z greckich wysp przez karabinierów włoskich, ale swoim sprytem zaciągnął ich do tawerny, gdzie ich upił, a w mundurze jednego z nich uciekł do swoich. Dwukrotnie wymykał się, ale po trzecim aresztowaniu został skazany na potrójną karę śmierci. I tam wyskoczył z transportu, rozepchnął wartowników i zygzakiem uciekał i tak 80 metrów zdołał pokonać, kiedy trafiła go kula. Przenieśli Jerzego na koc, postawili pod miejscem straceń, nie pozwolił sobie zawiązać opaski na oczach i przed salwą kończącą jego życie zdołał jeszcze wykrzyknąć za wolność, za ojczyznę. Jerzego Iwanow-Szajnowicza okrzyknięto najskuteczniejszym dywersantem II wojny światowej. W Grecji był porównywany do Heraklesa, odznaczany również w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Mimo tego jednak tak niewielu Polaków o nim słyszało.